Siemanko, z tej strony Paluch, Deal Gang, Biuro Ochrony Rapu, Syntetyczna Mafia, jesteśmy w Opolu. Pozdrawiam wszystkich oglądających program Kierunek Kultura. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pozdro! Dzień dobry. Przedstawiam Państwu nowego naszego kolegę, który razem z nami będzie płynął. Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką. Dzisiaj mam skrzydła i mogę latać po ulicach nawet pod prąd. Nie ma co ukrywać, że czasem ucieczka to jedyna sensowna broń. Ten album był koncepcyjny, on nie miał zostać wydany. Trochę jestem na siebie wkurzony o to, że wydałem ten album w końcu fizycznie, no ale już stało się i nie ma co tego rozpamiętywać. Natomiast to miał być mixtape ze względu na to właśnie, że jest utrzymany w jednej konwencji. Raczej nie robię albumów utrzymanych tak bardzo w jednej stylistyce muzycznej. Chociaż i na tym albumie, który miał być stricte w 100% trapowy, pojawiły się jakieś tam akcenty klasyczne, czy cholera wie jak to nazwać, triskulowe, czy jakiekolwiek. Tam są cloudy, są takie mocniejsze trapy. To nie są też takie trapy hardkorowe, to nie jest taki hardcore trapowy, że tak powiem rapowy, jak jest w Stanach, tylko słychać tam właśnie stylistykę stricte od Chrisa Carsona, który robi trapy, robi bity w stylu francuskim i jest wyczuwalna ta różnica między takim amerykańskim trapem rapowym, rapem na trapach, a rapem francuskim na trapach, no, w ten sposób. A planujesz coś jeszcze z nim stworzyć, bo byłeś bardzo zadowolony i tak. Jesteś. Cały czas mamy kontakt, cały czas działamy ze sobą. Jestem w trakcie pisania nowej płyty i na razie są dwa bity od Chrisa Carsona. Prawdopodobnie na 100% trafią na płytę. Jeden na pewno, a nad drugim jeszcze się zastanawiam, ale tak. I płyta w 2016, już wiesz, płyta to będzie wiosna? Płyta w 2016, najprawdopodobniej wiosna, najprawdopodobniej marzec, czyli zostało no, około roku na zakończenie wszystkiego. Ja myślę, że tak jak zawsze zakończę materiał pewnie w okolicach listopada, grudnia, czyli parę miesięcy przed premierą i zajmę się jakby akcją całą promocyjną wtedy, dopiero jak zakończę materiał. Tak u mnie wygląda po prostu praca nad płytą w ten sposób. A to jest takie, przynajmniej tak z moich obserwacji, bardzo częste, że artyści wydają płytę w październiku, tak okres jesień-zima. Czy to, co wynika z tego, że jak przychodzi wiosna, lato, to dużo koncertów w plenerze się gra, czy to jest przypadek po prostu? To znaczy, wiesz co, no, na pewno miesiące jesienno-wiosenne, jesień i wiosna, czy zima, tak, jesień, zima, wiosna są dobrymi miesiącami, ponieważ ludzie śledzą to, co się dzieje w internecie, mają czas i ochotę na to, żeby sprawdzać i śledzić wszystkie informacje, Facebooki czy tam portale internetowe. W miesiącach ciepłych, no, masz dość już siedzenia w domu, jest fajna pogoda, chcesz wyjść na dwór, cokolwiek zrobić na powietrzu, grilla czy coś i wtedy jakby zainteresowanie wszystkim spada, tak? Ale to nie jest jakby mus, żeby wydawać na wiosnę czy na jesień. Po prostu to jest jakby główny aspekt tego, dlaczego są wydawane płyty na wiosnę i na jesień najczęściej. Wielu raperów wydaje płyty właśnie odwrotnie, w wakacje, kiedy jest sezon ogórkowy, że tak powiem, nic się nie ukazuje na rynku, to wtedy jest też dobry moment na to, żeby właśnie wydać album, bo nie ma takiego zawalenia newsami, no, w ten sposób. Także dobór terminu premiery albumu jest płynny. To też chyba od tematyki zależy, bo jak jest taka bardziej kształtowa, działkowa, no to jest... Tak, tak. No, ja zawsze wolałem wydawać albumy w okolicach jesieni, czyli ten październik. No, lepszego życia dealer miał być w październiku, wyszedł na grudzień, bo wcześniej mieliśmy w czerwcu album Skali i po prostu się nie wyrobiłem. To z tego powodu tak to wyszło. Natomiast klimat płyt moich jest raczej jesienny, to znaczy treść jest taka, żeby dodać trochę otuchy na jesień, no, w ten sposób, żeby nie pogrążyć się w depresji jakiejś. Tak. A powiedz mi, co taki raper robi poza właśnie muzyką, tekstami, koncertami? Co może robić w wolnym czasie? Jak ty odpoczywasz, jeżeli znajdujesz na to czas? Wiesz, no, odpoczynek to jest pojęcie względne, tak? Bo ja jeśli nie jestem, tak jak dziś jesteśmy w Opolu i jeśli nie jestem na koncercie gdzieś w kraju, to jestem w domu i jestem, nie wiem, z dziećmi, z rodziną. Mam jeszcze inne rzeczy na głowie do roboty,
inne jakieś biznesy też i to są, wiesz, staram się żyć nie tylko z muzyką, nie tylko z muzyki, nie tylko z muzyką, żeby po prostu odetchnąć trochę od tego całego klimatu, szczególnie, że i scena hip-hopowa i odbiorca hip-hopowy to jest dosyć specyficzny teren, można dostać po prostu na łeb, jak ktoś się za bardzo wczuwa w to, wiesz, co chodzi. Także tak, mam zajęć dużo, no i dzieciaki na dzień dzisiejszy i rodzina to jest coś, na co kładę nacisk poza moją działalnością muzyczną. Ale brakuje czasu na to też. A jak ty byłeś dzieckiem na przykład, to co myślałeś, że kim zostaniesz w przyszłości? Zastanawiałeś się nad tym? No chciałem zostać piłkarzem, ale mi nie wyszło, bo tam miałem kontuzję jedną, drugą i musiałem niestety, wtedy niestety zrezygnować z dalszego grania w piłkę, ale dziś z perspektywy czasu i patrząc na to, w jakim jestem miejscu, stwierdzam, że może to wyszło na plus. Nic samo nie przyjdzie. Jeśli chcesz zostać piłkarzem, musisz trenować ciężko. Jeśli chcesz osiągnąć coś w muzyce, to robisz. Akurat w moim przypadku było tak, że cała ta przygoda z muzyką wyszła dosyć przypadkowo, bo nie brałem tego na poważnie, robiłem kawałki, wiadomo, że nie tylko dla siebie, bo wydawałem to na albumach, na płytach. Wydałem 4 nielegale, 2 solowe i 2 w zespole. No i wiesz, jakoś to poszło po prostu. Coraz lepiej, zaczęliśmy grać koncerty, w końcu to się stało, wiesz, jakimś tam celem mogliśmy wyznaczać cele, no i o to chodzi, żeby wyznaczać cele, które można osiągnąć i zdobywać. Tak. A jakie to uczucie, kiedy wydajesz pierwszą legalną płytę? Czy to coś zmienia, czy w dalszym ciągu robisz to, co kochasz, robisz to, co lubisz, ale jak to jest? To znaczy, w moim przypadku było trochę z tym legalnym debiutem, nie do końca było fajnie, bo wydawany byłem przez Fonografikę i to był ostatni jakby mój kontakt z jakąkolwiek wytwórnią, od tego czasu wydaję siebie sam. Nie wspominam tego okresu jakoś super, wytwórnia jakby nie przyłożyła się do rozpromowania materiału. Nie mam do nich żalu, jakby wiesz, o co chodzi, bo w dupie to mam po prostu i tyle. Ale krótko mówiąc, tak, no. Ale wiesz, to jest fajne, no. U mnie było tak, że mój nielegal, który wydałem przed legalnym debiutem, odbił się większym echem i zrobił większą zadymę, że tak powiem, niż ten legal, który był tak w cudzysłowie wyczekiwany. Także co, po wydaniu w wytwórni wróciłem do systemu, który znałem jakby z podziemia i od tego czasu przez 10 lat wydaję wszystkie albumy samodzielnie. To jest klucz moim zdaniem do sukcesu i każdy raper powinien tak robić. No, a jeśli nie ma narzędzi do tego, żeby się dobrze wypromować, no to niech idzie do jakiejś wytwórni. A jeżeli chodzi o muzykę, to od początku był u Ciebie hip-hop, czy słuchałeś jakichś, nie wiem, innych gatunków? Słuchałem, no ja słucham mnóstwo. I tak po drodze się jakby... Wiesz co, ja mam 5 lat starszego brata i mój brat już mnie tam zarażał mocno, do dis gra na perkusji. Jakieś, wiesz, już nie mówię takich klasyki jak Metallica czy coś, ale Illusion, polska ekipa bardzo mocna. Co tam jeszcze? Kiedyś przecież się słuchało, nie wiem, Green Day czy jakieś tam, kurde, Offspring, oczywiście Beastie Boys, Biohazard, Rage Against the Machine, Body Counts, Ice and Tea. No kurde, dużo tego było, później wjechał Rabi, tego było jeszcze więcej, ale nigdy nie przestałem słuchać różnych gatunków muzycznych. Ostatnio sobie kupiłem płytę Diany Krall nową, bardzo ją lubię, ten album nowy, a może jest dziwny, tam jest za dużo coverów, trochę śmierdzi country, ale generalnie no, mam do niej wielki sentyment i no, zawsze słucham. Diana Krall jest naprawdę kozacką wokalistką, jeśli można tak brzydko o niej powiedzieć, po prostu pięknie śpiewa. A teraz w Polsce podobno bardzo się opłaca disco polowcom koncertować, bo niezły hajs na tym trzeba. No oczywiście, wiesz, jest teraz na fali disco polo znowu, nie ma co tu ukrywać, ten gatunek muzyczny jest może trochę, no nie wiem, no wiesz, nie chcę tutaj znowu kogoś obrażać, bo ja już kiedyś się wypowiedziałem na temat disco polo. Lekkie, przyjemne do zabawy, wiesz, disco polo wyszło ze wsi, już nie grają tylko na wioskach, w remizach i na dożynkach. Grają w miastach, zapełniają kluby, zrobią potężny hajs, mają kilkadziesiąt milionów wyświetleń, klipy mają na YouTubie. No to jest szał pipy, no krótko mówiąc. Ja tego nie słucham, ale
Ale powiedzmy, no wiesz, co zrobić, no to jest przykre, że taki gatunek muzyczny w Polsce odnosi takie sukcesy, to świadczy tylko o odbiorcach, czego oni chcą, no. To jest muzyka typu fake, no to jest żenada. No porównać tekst z Coppolo z tekstem raperów? Nie, to nie ma w ogóle sensu, bo to jest, chociaż wiesz, niektórzy raperzy bardzo pasowaliby do Disco Polo i nie ma co tutaj ukrywać, nie będę wymieniał ksywek, ale wszyscy wiedzą, kto by ładnie się wmontował w Disco Polo. No. No ale wiesz, jeżeli przeanalizować by na przykład twoje teksty, to są to takie typowe liryki. No widać, że przelewasz swoje uczucia, no bo co ci daje to, że napiszesz tekst? To znaczy, ja to po prostu wymiotuję emocjami, wiesz o co chodzi, tak brzydko mówiąc, no ale tak, no chodzi o to, żeby już strać na te emocje. To jest po prostu kawałek życia, każda płyta mówi o tym, co ja przeżywam, co przeszedłem w życiu, tak. Na tym opieram swoją twórczość, na tym opieram swoje teksty i taka jest treść po prostu życiowa, bo mówię o sobie, no też sam lubię słuchać takiego rapu, bo wiesz, to kiedyś ktoś powiedział, że nie sprzedają się płyty, tylko sprzedają się ludzie, wiesz o co chodzi. Jeśli jesteś ciekawą osobą, masz coś do powiedzenia, przeżyłaś coś, masz poukładane w głowie i mówisz o tym, co przeżywasz, a dodatkowo ludzie tego chcą słuchać, to znaczy, że nie musisz tego robić na siłę, myśleć o tym, żeby tam użyć jakichś kurde magicznych hashtagów i wymyśleć jakiego byś drinka się napiła, tylko po prostu robisz to, co czujesz, tak jak lubisz i tyle. I ludzie za to ciebie lubią, za to, jakim jesteś, więc nie gimnastykuję się za bardzo, tylko po prostu robię swoje, no, w ten sposób. No ale wiesz, też prostota czasami jest najlepsza, bo... Prostota jest najlepsza, tak. Przekazuje to dosadnie, co chcesz. Tak, bez komplikacji po prostu ma trafiać, tak jak ostatnio, wczoraj słuchaliśmy w trasie piękę albumu, właśnie musi trafiać w punkt wszystko, wiesz, to ma być, ja to nazywałem wcześniej, że to musi być okraszone zupełnie, wiesz, jakby obrane z emocji. Jeśli idzie dany wers, to on musi być właśnie taki, a nie inny, wiesz. Nie będę teraz tego tłumaczył, bo to jest już za duża rozmika, ale no taka jest wczówka, wiesz, w czasie pisania. Wyżej, lecieć, wyżej znów pod wiatr, pod wiatr, pod wiatr, trudne nim spadnę. Bo to jest no, takie bardzo wiesz, dla... że tak powiem, kolorytu trochę dodaje na scenie i na pewno jest teraz jego czas w jakiś tam sposób, wiesz. Nie wszystko, co robi Kłębo, trafia do mnie, bo no, jest to zbyt skomplikowane, zbyt trzeba się doszukiwać, wiesz, co chodzi. Ja rozumiem, że są rap geniusy i wszystko, wiesz, ale ja tego nie sprawdzam po prostu. Ja rozumiem te teksty, ale uważam, że można byłoby to zrobić trochę prościej. Bardzo go szanuję, mamy razem u mnie na albumie numer M5, mamy teraz, nagraliśmy razem nowy numer, także wiesz, no ja jaram się, jakby patrząc obiektywnie na to, to jest fajne i to jest dobre, fajnie, że takie coś jest i cieszę się, że to tak wszystkim tam z ekipy, z SB Mafii czy Kłębo, wszyscy razem ładnie tam lecą, aczkolwiek wiesz, no to co mówiłem, to nie jest jakby do końca moja stylistyka, no i fajnie, że to tak wiesz, że jest kolejny, jakby kolejna część sceny, ale no tak, życzę im powodzenia. Jarasz się, ale bez fanatyzmu, wspominałeś coś o Raficze, pamiętasz? No coś o tam, fanach, tak, o fanach, którzy nie kumają tego, że jest jakaś tam sfera prywatności, gdzie nie należy wchodzić, wiesz, to tak, no pamiętam. Też jesteś człowiekiem, to jest twoja praca, można to tak nazwać? No tak, wiesz, jeśli już na dzień dzisiejszy tylko z tego żyję, no to w kwestii zarobków to jest praca, tak, ale no, po prostu jest to praca. Teraz byłem, dwa tygodnie temu graliśmy Warszawa, Stalowa Wola, wróciłem w niedzielę do domu w nocy, w środę pojechałem na koncert, na klip do Radziąkowa, w piątek wyleciałem do Londynu, wróciłem w niedzielę w nocy, w poniedziałek pojechałem do Pragi, wróciłem w czwartek w nocy, wczoraj był piątek i wyjechałem od razu na koncert do Ostrowa Wielkopolskiego i dzisiaj jesteśmy w Opolu, wrócę jutro po południu do domu. No i akurat cieszę się, że mam dwa weekendy wolne, po tych dwóch weekendach wolnych, czyli w sumie trzech tygodniach, wiesz, jest chwila oddechu i aż kurde czuć głód tej sceny, czuć głód grania, wraca się wtedy, wiesz, na pełnej, nie powiem co, żeby dobrze zagrać, no, po prostu. A prywatnie też sam chodzisz na koncerty? Wiesz co, no jakbym miał czas, bo koncerty przeważnie są w weekend, a z uwagi na to, że gramy praktycznie w każdy weekend koncerty, to nie mam za bardzo czasu chodzić na inne koncerty niż na moje. Cieszę się, jak mamy jakieś koncerty łączone zawsze, wiesz, obserwuję kolegów, jak gramy
czy ktoś gra przede mną, czy po mnie, to wiesz, staram się zobaczyć, jak grają, bo chcę zobaczyć po prostu, jak ktoś wypada na żywo. Nasze koncerty są bardzo energiczne, wiesz, zostawiamy kawał zdrowia na scenie i ludzie się bawią zajebiście, ale no kurde, tam wiesz, wypocić trzeba z parę litrów płynu i uzupełniać w czasie. Także Chodakowska byłaby dumna, ale no kurde... Ostatnio chciałem iść właśnie na Quebo i Dwa Sławy w Poznaniu. Miałem wolne, ale nie dałem rady, bo miałem inne zajęcia ważniejsze niż pójść na koncert, na którym jestem co weekend. Także wolałem zostać z żoną i z dzieciakami w domu i zrobić coś, wiesz, dla siebie i dla rodziny, czy tam dla kobiety, niż iść i, wiesz, stać w hałasie znowu. Takimi ludźmi, którzy uważani są za tych, którzy, wiesz, mówią, co myślą, no jest na pewno... Na pewno jest o mnie, tak mówią, nawet się wiesz, teraz co na to paru. Jeszcze nie raz co ja na to. O Tedę też się tak mówi, że bardzo dużo mówi, co myśli i spoko. Ale zauważ, że taki właśnie Tedę czy Sokół też jest taki, każdy z nas wydaje siebie sam. I myślę, że to jest jakiś taki punkt wspólny, dzięki któremu możemy mówić to, co myślimy i to, co uważamy i mamy dane, bo żaden szef wytwórni nie powie nam: wiesz co, Paluch, przegiąłeś, nie? I spadnie tobie w ogóle rotacja i masz kurde 3000 mniej fanów na fejsie. Nikt mi tego nie powie, bo ja jestem sobie sam szefem, wiesz. Jestem, sam to wszystko zrobiłem i mogę mówić, co myślę, i do tego dążyłem, żeby być niezależnym, mieć niezależne myślenie, i dlatego tak jest. I możesz lecieć coraz wyżej. Tak, 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 o to chodzi. Możecie zniszczyć, nie mamy wyjścia, musimy